dopiero na starcie do ostatniego etapu. Dziękujemy serdecznie. I proszę Państwa, zapraszamy znakomitości kolarskie. To oni mają lidera wyścigu w swoim gronie. To ekipa Bank Beniżety Team, a więc kolarskie asy. To Łukasz Bogdan, drużynie, który już pojechał na Tour de Pologne, Konrad Czajkowski, Błażej Janiaczyk, Tomek Smoleń, trzykrotny wicemistrzem Polski i lider wyścigu. I brawa, Mariusz Witecki, po 5 etapach jest liderem 23 wyścigu Solidarności Olimpijczyków. I Michał Podlaski, słynna ekipa Bank BGŻ Team. Powitajcie, mili Państwo, ekipę Sparty Praga. Który będzie chyba najbardziej waleczny, bo każdy jeszcze ma szansę wygrać. I mam nadzieję, że tym właśnie zasłynie etap Jasło-Jarosław. Zakonnicie Tomasz Nosek, Krystian Durasek, Radosław Rogina, Simon Pamlin, Matej Longerli i Marko Kompe. Marko Kompe był liderem do wczoraj na trasie wyścigu Solidarności. Znakomita młodzieżowa drużyna. Mosto Stalu na co dzień, Mosto Stalu Dławy. A oni przynoszą sławę temu znakomitemu klubowi, jak również sponsorom. Ale jadą w tych biało-czerwonych koszulkach jako team młodzieżowy narodowy. Bardzo prosimy na podium, do prezentacji. I zobaczcie Państwo na spodenkach. Mosto Stal na koszulkach, narodowe trykoty reprezentantów Polski. To zawodnicy, którzy również każdy z nich ma na swojej koncie wiele sukcesów. A przed Państwem ekipa Szczęke, Wilkul Autor, znakomita ekipa, Dawid Gorski, Jakub Beczera, Tomasz Danacik, Australijczyk, Joshua Prete i Franciszek Pradur. I 3 razy Tour de Pologne. Marcin Sapa w ubiegłym roku wygrał. Wciąż znakomita forma. Robert Radosz wygrał wyścig Solidarności 6 lat temu. Młodość Jarosław Kowalczyk, Piotr Kircza i mistrz Polski Adam Wadecki. Powitajcie znakomitości kolarskie. Światowa klasa. Lider Andrea Palini i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wyścigu, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Szef Łódzkiej Solidarności Waldemar Kręc, mili Państwo. I nasi znakomici gospodarze, ale prosimy jeszcze dyrektora oddziału BGZ w Jaśle, pana Mirosława Stanowskiego. Bardzo serdecznie zapraszamy również na... I to jest najlepsza drużyna po 5 etapach, dekorowana przez gospodarzy etapu, sponsorów, bardzo prosimy. Szanowni Państwo, to, że po raz kolejny jesteśmy tu w Jaśle, to zasługa władz samorządowych pana burmistrza i to jest też sposób, w którym jeden z ważniejszych wyścigów europejskich, jaki jest wyścig Solidarności Olimpijczyków, może tu być oczami mieszkańców Jasła bezpośrednio oglądany. I ten od strony technicznej, tam gdzie te wozy są, jak i później od strony sportowej. A tak jak powiedziałem,
jako komitet organizacyjny jesteśmy wdzięczni, że możemy tu promować polskie kolarstwo, kolarstwo zawodowe. Chciałem z tego miejsca podziękować władzom samorządowym na ręce pana burmistrza, panie przewodniczącej Rady Miejskiej, złożyć podziękowanie dla burmistrza, pana burmistrza Czarneckiego i zostawić tą skromną pamiątkę, że tu był 23 wyścig Solidarności-Lipniczyków, że w dniu dzisiejszym, gdzie już się wielu wydaje, że wyścig jest złożony, to właśnie być może Jasło, Jarosław będzie czymś ciekawym. Dlatego też, panie burmistrzu, przekażemy podziękowanie i mam nadzieję, to co powiedziałem na samym początku, to miłość do kolarstwa, do sportu, samorządu w tym mieście powoduje, że jesteśmy tu i bardzo dobrze się czujemy. Za to ogromnie dziękuję i za chwilę pan burmistrz zaprosi na start. Będziecie mogli obejrzeć, jak ścigają się kolarze, oni tu wrócą, będziecie mieli pełne kolarstwo. Jeszcze mamy podziękowania też dla pana burmistrza od Polskiego Związku Kolarskiego i to podziękowanie wręczy ostatni medal olimpijski z Seulu 1988 rok, Marek Leśniewski. Dzień dobry, w imieniu Grupy Polskiego Związku Kolarskiego, pana Rafała Stolla, uznamy za walizę osiągnięcia i pomoc dla kolarstwa polskiego chciałem uznać pana Andrzeja Czarneckiego oznaczenie do zasługi dla polskiego kolarstwa i życzymy, aby dalej kolarstwo rozwijało się na tym terenie i żeby ten wkład był jeszcze większy, bo kolarstwo tego potrzebuje. Dziękujemy za już, prosimy jeszcze. Nie byłoby wyścigu, gdyby pan burmistrz nie zaprosił teraz mieszkańców na rozpoczęcie. Panie burmistrzu, proszę. Szanowni państwo, jesteśmy zaszczyceni, że możemy gościć tutaj państwa na naszej jesielskiej ziemi. Jesteśmy już w tej chwili 23 wyścig Solidarności Olimpijczyków. Cieszymy się, że wyścig cały czas funkcjonuje w tak wspaniały sposób. Ja chciałem jeszcze pogratulować organizatorom, wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że ten wyścig tak doskonale funkcjonuje. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę tutaj, że imprezą towarzyszącą wyścigowi jest mini wyścig Solidarności, gdzie najmniejsi i średni mieszkańcy miasta Jasła mogą uczestniczyć wraz z rodzicami. Dzieci już się zapisują w tym niebieskim namiocie. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tym mini wyścigu. Pozostaje mi nic innego, jak za chwilę zaprosić państwa na start i zobaczyć, jak kolarze jadą ulicami miasta Jasła. Dziękuję. Ja dziękuję i mogę tylko jedną tajemnicę zdradzić. Najwięcej dzieci startuje w mini wyścigu w Jaśle. Do zobaczenia za rok. Teraz za późno będzie. Wyścig trzeba po prostu chorągiewkę do góry i na dół. No to super, to potrafimy jeszcze. To jest trochę skomplikowane. I pokazują. Dokładnie tutaj jest sędzia, który zostanie, bo ja będę już w tym samochodzie, to jest przodu kamerze. Jak będzie zero, ciach. Trzy koszulki.
Dzięki Panu jesteśmy we Wrocławiu i w Szyzowie. No właśnie, bo wybrali tylko Wiśniową, a ci koledzy się obrażą. Tak, w Szyzowie. Tutaj zaproponowałem Panu Dyrektorowi, żeby pojechać. Przejechać, bardzo dobrze. Na swoim koncie. Wiele sukcesów ci nasi znakomici olimpijczycy mają. Trudno byłoby wszystkie wymienić. Witamy Państwa na kolejnym lotnym finiszu. Gospodarza, bo dzięki panu burmistrzowi jesteśmy u państwa i macie państwo ten międzynarodowy kolarski peleton z tymi sławami światowego kolarstwa, no i w osobach, które wszystkie... A na trasie ponad 100 zawodników, aktualna sytuacja, ósemka zawodników, około minuty przewagi nad peletonem, w kolarskim peletonie 21 międzynarodowych zespołów, w tym 5 zespołów. Dziękuję. O, i tutaj, temu małemu, Będziesz kolarzem, przyjedziemy tutaj za 10 lat będziesz kolarzem. To rower mu tata kupi, a już ma, tylko na razie na trzech kółkach. Fajnie. Pozdrawiamy, do widzenia. Do widzenia. Gonią kolarzy, dzień dobry. Witam. Także parę minut zostało, tu nasi olimpijczycy jadą. Medale olimpijskie. Dzień dobry. Słuchajcie, teraz Max, ile się da, to
Jarosławia. Ale pokazałeś tak, czy mielibyśmy na rowerach jechać? Nie. No, na i, nie widać tak, tutaj. Jest w tej chwili dekoracja w Jarosławiu dzieci. Dobrze. No i wchodzimy od razu na specjalnej premii kolejnej. I tak, ja dzień dobry, za chwilę klaski peletonowy tutaj kibiców, a państwem przewodniczący komitetu organizacyjnego, pan Waldemar Kres i nasi znakomici olimpijczycy w osobach Mieczysława Nowickiego, Wiesława Rutkowskiego i Marka Leśniewskiego. To medaliści olimpijscy, to medaliści największych imprez światowych, mistrzostwami Europy i Tadeusz Korek, dyrektor techniczny i sportowy naszego wyścigu. Znany pan dyrektor. Sędzia Kolarski, urwania Tadeusz. Domki z drewna, tak? Z drewna. Tylko zostaną to normalni chłopcy. Jest to kategoria dzieci poniżej 7 roku życia. Olimpijczycy albo zawodnicy, którzy wystartują w naszym dużym wyścigu Solidarności Olimpijczyków, ale musimy poczekać 10, może 15. Dużo zawodników wystartowało do tego ostatniego trudnego etapu. 165 km i po drodze do rozegrania lotne finisze 3, premie specjalne 4 i 3. Kiedyś wyścig, jak mamy sędziego, jest jeden samochód.
klasy. Ależ przykręcił, ależ tutaj. I poproszę puchar burmistrza Jarosławia, zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, a w imieniu posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby nagrodę wręczy dyrektor biura posła pani Lucyna Pokhalicz. A państwo oklaskujecie, oto zwycięzca ostatniego etapu. Witalij Popko. Sympatyczny kolarz z Maroka. Jest nasz znakomity sędzia międzynarodowy, uczestnik olimpiad, sędzioma olimpiady, trzy olimpiady, mistrzostwa świata, ponad 400 wyścigów międzynarodowych. Gorące brawa od państwa. Serdecznie gratulujemy. Oklaski, oklaski dla wspaniałych kolarzy. Marokańczycy przyjechali pod wodą niemieckiego, słynnego Andreasa Petermana, który z Polakami rywalizował na trasie wyścigu pokoju. A organizatorzy zapewnili taką pogodę jak w Maroku. Pogratulujmy, oklaski, brawa, serdeczne. Andrę Szulce dekorują pan Bogdan Wis, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej Solidarności, Andrzej Uczek i Wiesław Rutkowski, słynny nasz pięściarz, wicemistrz olimpijski. Koszulka cenna Solidarności. Dwa wygrane etapy podczas tego pięknego wyścigu. I sześć etapów w poprzednich wyścigach. Znakomity, jeden z najbardziej ofensywnych zawodników w historii naszego wyścigu. Trzecie miejsce po sześciu etapach na mecie w Jarosławiu zajął polski kolarz Adam Pierzga, biało-czerwona koszulka. Zapraszamy na podium. Drugie miejsce, znakomity, pamiętamy, Giro d'Italia, Asysz Polak. Na czele pokazał plecy największym asom światowego kolarstwa.
Bartek Chozalski, Romak Sobołtki. My będziemy prosić naszych olimpijczyków Wiesława Rutkowskiego i Mieczysława Nowickiego. I zwycięzca wyścigu Mariusz Witecki, Bank BGŻ Team, wygrał 23 wyścig Solidarności i olimpijczyków. Oklaski, oklaski, to zwycięzca. O 5 sekund zaledwie wyprzedził Bartka Chozalskiego. Trzech Polaków na podium, a początek wyścigu to były niemieckie zwycięstwa, ale końcówka należała do Polaków. I Mieczysław Nowicki, i Wiesław Rutkowski, i gwiazdy światowego sportu. Kolarze znakomici na podium. Brawo, brawo. I jeszcze kierowniczka bankowości detalicznej Banku BGŻ, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wyścigu Waldemar Kręcy i Mieczysław Nowicki. I puchar Solidarności na zwycięzcy pan Bogdan Pis, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej Solidarności. Okazały puchar. Zwycięzca jest najszczęśliwszy. Bartek też Kozarski jest wielki i Adaś Pieszka też. Polska, Polska, Polska. Proszę Państwa, tradycyjny szampan. Ona układa trochę dziewczyna. I to tak jak na największych turach, a nasz wyścig jest jednym z największych turów w Europie. Pan burmistrza Jasnosławia wręcza zastępca burmistrza pan Bogdan Wołoszy i zastępca przewodniczącego zarządu regionu ziemi podkarpackiej pani Jadwiga Piątek. Wygrali, wygrali, wygrali wyścig Solidarności i olimpijczyków w klasyfikacji drużynowej. Ranking najlepszych polskich kolarzy w wyścigach Międzynarodowej Unii Kolarskiej na polskich szosach i w tej klasyfikacji prowadzi Marek Rutkiewicz, ale on już pojechał na Tour de Pologne. A więc prosimy Sylwestra Janiszewskiego z ekipy CCC Polsat Polkowice. Adrian Honkisz. Nasz były olimpijczyk Zbyszek Szczepkowski, te puchary, to on jest dyrektorem sportowym najlepszego zawodnika 23 wyścigu. My jeszcze zostajemy i prosimy już tą proligę, prosimy dekoracje. Przepraszamy najmocniej, bo przecież to oni sponsorowali. Pani dyrektor w imieniu swojego banku wręcza tą znakomitą koszulkę. To nie jest lider, no kurde. Lider, lider. I wspólne zdjęcie. Gorące brawa od Państwa. Po raz pierwszy chyba w historii nie było żadnej kropli deszczu w trakcie wyścigu. Zapraszamy tu oprócz zawodników, zapraszamy pana burmistrza i olimpijczyków. No. Jakbyśmy mogli się tu znaleźć bez przyzwolenia pana burmistrza? To jest pierwsze podziękowanie z tego miejsca właśnie dla władz samorządowych, które widzą kolarstwo, kochają kolarzy, bo dzięki nim organizator może tu dzisiaj zakończyć 23 wyścig Solidarności Olimpijczyków. Proszę Państwa, ale żeby pamiątka do nas została dla pana Andrzeja Wyczkowskiego, pana burmistrza, który dzisiaj nie mógł być z nami, ale jest wiceburmistrz. Ogromne podziękowanie. Bez tej miłości do kolarstwa, które przejawia się tą naszą wyborczą na ulicach. Może utrudniamy czasami, a czyli wreszcie jest piękniejsze niż oglądać w telewizji. Zdecydowanie. To podziękujmy
panu burmistrzowi, że jesteśmy. Wyścig ma w sobie przede wszystkim solidarność. On był utworzony przez Solidarność, przez pierwszego przewodniczącego Solidarności Łódzkiej Andrzeja Słowika. Jak widzicie, Solidarność jest dzisiaj dalej organizatorem. Ten wyścig sami zbudowaliśmy, sami doprosiliśmy olimpijczyków i dzisiaj jesteśmy w pierwszej lidze kolarstwa. To jest zasługa wielu wspaniałych ludzi, którzy w Solidarności wiedzą, tutaj jest sport, są tu z nami dzisiaj obecni. Chciałem podziękować Piotrze Dudzie, który jest dzisiaj, nie jest z nami, ale jest Bogdan Wiś, który w jego imieniu jako pierwszy zastępca odbierze podziękowanie. A to, że jest wyścig, nie no, Misio jest bombowy. Upór, sympatia, nadzieja Bucia. Sami wiecie, mimo choroby, to wcale nie przeszkodziło, żeby dzisiaj ten peleton przyjechał. W każdym momencie był z wyścigiem. Andrzeju, ogromne dziękuję za to, co zrobiłeś. I to jest Solidarność. Choroba nie jest z wami wspaniałych przedsięwzięcia. Dziękuję ogromnie kolarzom za to, że dotrwali. Gratuluję wam wszystkim sukcesów, że dojechaliście tu, dowieźliście koszulki i do zobaczenia za rok. Jeszcze raz, szanowni państwo, ten wyścig kolarski był dla was, żebyście go mogli oglądać, podziwiać w różnych miejscach. Setki tysięcy ludzi na trasie, to świadczy, że polskie kolarstwo jest potrzebne i że jesteśmy z niego dumni. Jeszcze raz ogromnie wszystkim dziękuję olimpijczykom, którzy tu są z nami, tym bezimiennym, ochotniczej straży pożarnej, straży miejskiej, policji, bo dzięki nim bezpiecznie mogliśmy tu wyjechać. I do zobaczenia za rok. Myślę, że chyba w takiej pogodzie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Przede wszystkim bardzo serdecznie pogratuluję zawodnikom i podziękuję organizatorom. To dla nas zaszczyt i honor, że po raz kolejny w Jarosławiu może się kończyć ten wspaniały wyścig Solidarności Olimpijczyków. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy tutaj państwa gościć. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz za wybranie Jarosławia jako miejsca nie tylko etapowego, ale również jako metę całego wyścigu. I drodzy państwo, tak jak powiedział, kończykom też gorąco. Kończymy ten wyścig tu dzisiaj w naszym mieście. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wyścigu. Dziękuję wszystkim, którzy starali się zarówno dzisiaj, jak i podczas całego trwania tego wyścigu. Dziękuję bardzo i kończę, drodzy państwo, ten wyścig tutaj właśnie do Wrocławia. Serdecznie podziękowania. Do zobaczenia. Dziękujemy. Życzymy państwu dużo zdrowia i do zobaczenia z państwem na kolejnej imprezie. Dziękujemy serdecznie.